Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. W tym filmie podejmę się czegoś naprawdę, ale to naprawdę trudnego. A dokładniej nauka OLL-a w tydzień. Całego OLL-a. Dzisiaj jest środa i mam nadzieję, że za tydzień środę będę już umiał całego OLL-a. No, jak teraz tak sobie o tym myślę, to będzie to trudne, ale to już wiedziałem wcześniej. Umiem już parę algorytmów, dużo jeszcze muszę się nauczyć, no ale czym by było to wyzwanie, gdyby było bardzo proste, a jest dość trudne. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a teraz, żeby nasz challenge miał sens, muszę sprawdzić, ile na razie już umiem OLL-i. Więc przenieśmy się już do kolejnej lokacji. Aha, no jeszcze tak słowem wstępu, pewnie zastanawiacie się, jak to jest w ogóle możliwe, że nauczę się układać OLL-a w tydzień. Otóż ostatnio stworzyłem e-booka, gdzie znajdują się wszystkie OLL-e, z grafiką, z polecanym algorytmem i wszystko jest ładnie posortowane, pogrupowane, tak by cały zbiór był prosty i przejrzysty. Taki zbiór zdecydowanie pomoże mi w nauce, a jeżeli Wy chcecie nabyć swój egzemplarz, no to zapraszam na stronę nafi.io/światkostek, gdzie do końca lipca możecie za jedyne 15 zł kupić właśnie ten zbiór algorytmów, ale więcej o tym opowiem Wam w trakcie trwania odcinka. A na razie przejdźmy do sprawdzenia mojej aktualnej wiedzy na dzień pierwszy. Albo w ogóle na start, może po pierwszym dniu już czegoś się nauczę? Dobra, tak więc teraz mam odpalonego e-booka na telefonie i właśnie wraz z kostką 3x3 sprawdzam, ile już potrafię. No to już Wam mówię. Całego uproszczonego OLL-a umiem, więc jest to 7 algorytmów. Tutaj są sytuacje, gdzie są tylko krawędzie do obrócenia, no to one niektóre mi się mylą, ale można by powiedzieć, że dość je umiem. No i dobra, już Wam policzę na szybko. Zaraz powiem wynik. No szczerze, myślałem, że będzie trochę lepiej, bo jak tak teraz naliczyłem, to z OLL-i umiem około 21. Może trochę więcej, ale jak tak mnie się mylą, no to ich nie zaliczałem. No więc mamy sporo do nauki i co, trzeba jakiś plan chyba ogarnąć, żeby to wyzwanie udało się. Chociaż sądzę, że może być ciężko. No dobra, ale myślę, że po prostu przyjmę taką taktykę, że na pierwsze dni może zajmę się najłatwiejszymi, wyszukam takich najfajniejszych i co, no zabieramy się do nauki, wyzwanie to wyzwanie. Jest godzina 18:30, ja powinienem się uczyć OLL-a, a nawet przy sobie nie mam kostki, bo montuję filmik z ciekawostek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, jak go jeszcze nie widzieliście, to wbijajcie, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę. Ja tutaj mam co robić, ale już kończę i z tego, na co to wygląda, to naprawdę spoko film. Tak jak słyszeliście, plan jest całkiem dobry. Tutaj widzicie mnie, jak wieczorem uczę się kropek, przynajmniej coś staram się, kombinuję. Jestem na dobrej drodze, by nauczyć się wszystkich OLL-i. No więc tak, dzień drugi, nawet już trochę późno, bo godzina 17 i ja teraz muszę troszkę podsumować, opowiedzieć, czego się dowiedziałem. No to ćwiczyłem sytuację, gdzie same krawędzie są do obrócenia, to myślę, że mam dość dobre opanowane, ale też coś, czym chcę się podzielić z Wami, to sytuacje z grubymi siunami. Używamy tu po prostu algorytmu siun, te sytuacje są 4 i po 2 na prawą i lewą rękę. I to naprawdę proste, wystarczy, że pierwszy ruch będzie dwoma warstwami, a potem algorytm zwykły siun, no i tyle. Więc w tych sytuacjach musimy po prostu skupić się na rozpoznawaniu sytuacji. No i jeszcze jest grupa kropek, którą myślałem, że dzisiaj się nauczę i jest tych sytuacji chyba 7 albo 8. No i ja na razie umiem tak z 3. I to dlatego, że jedna jest taka prosta, gdzie to jest dwa razy frurów, tylko drugim razem jest to po prostu ruch dwoma warstwami. No niektóre są prostsze, niektóre trudniejsze, ale kropek wypadałoby się dzisiaj nauczyć. No ale przede wszystkim jedna ważna informacja, którą muszę Wam przekazać. Jeżeli chodzi o kostkę i naukę algorytmów, to tutaj nie szedłbym tak na maksa do przodu. Nie warto mega przyspieszać z nauką algorytmów, bo można łatwo zapomnieć to, czego uczyliśmy się wcześniej. I tutaj pojawia się mój problem, bo ja na ten challenge mam czas dość mocno ograniczony. Ale i tak muszę skupić się wystarczająco dużo na powtórce, na ćwiczeniach, powtórzeniach, żeby nie stracić tego, co już się nauczyłem dotychczas, bo wtedy sam progres do przodu, no średnio. Więc warto dużo powtarzać i trenować to, co już umiemy. Ale pomału przesuwam się do przodu. Dzień trzeci. Mam wydrukowane sporo algorytmów. Jak chodzi o te kropki, o których wczoraj mówiłem, no to mogło być lepiej. Szczerze, to się nie za bardzo tego uczyłem.
Dlatego teraz jest moment, gdzie zamierzam trochę podgonić, nauczyć się sporo sytuacji. Przynajmniej taki mam plan. Jest godzina około 9 rano. No i co, może opanuję do końca te kropki. Są takie kształty, tak jakby literę L. No to jest grupa, której się boję. O tego się nigdy nie uczyłem, nie mam w ogóle pojęcia, czy tam są trudne algorytmy, czy łatwe. Na telefonie mam pobrany plik PDF, właśnie ten do nauki OLL-a. I wy też tak możecie zrobić, jak kupicie e-booka, to jest plik PDF, więc możecie go otwierać na telefonie, na tablecie, na komputerze i wszędzie, gdziekolwiek jesteście, możecie łatwo uczyć się OLL-a. Tym razem wziąłem kostkę na czarnym plastiku, na niej fajnie będzie widać wszystkie tu sytuacje, te kolory są takie bardziej widoczne dla mnie. Tak, czyli dokończę kropki i może skoczę na grupę elek, te L litery. Weekend. Jak o to chodzi, to nie mam tutaj żadnych nagrań. Zaraz poniedziałkowy ja powiem wam trochę, co się teraz działo, ale już wam mogę powiedzieć, że jak chodzi o naukę, to za wiele progresu w weekend no nie było. Więc przeskoczmy po prostu do poniedziałku. Witam was w poniedziałek. Jesteśmy po weekendzie i jak wygląda mój progres, jak chodzi o kostkę? No, ogólnie rzecz biorąc, całkiem nieźle. Jesteśmy na dobrej drodze. Sobota to był dzień, gdzie raczej zawaliłem. Najpierw myślałem, że nauczę się po południu, ale gdzieś tam poszedłem, potem, że wieczorem, ale znowu coś. I w sobotę nie było za bardzo postępu, ale za to w niedzielę wieczorem już usiadłem i tam nauczyłem się naprawdę sporo. Dużo takich sytuacji, które myślałem, że będą sprawiać mi problemy. Czyli takie sytuacje jak małe L. Tam jest około 6 takich bardzo podobnych do siebie sytuacji, ale na przykład dwie są mega proste. Inne dwie jednak łatwo odróżnić, jak się wie, co robi, więc jakoś to poszło. Sytuację W, no to już też opanowane. Okazało się, że na zygzaki jest też spoko algorytm, bo jest to tylko RF, potem RU, R'U, R' i jakaś tam końcówka. Więc naprawdę jak się poszuka takich algorytmów, które nie są trudne, ale tylko trzeba dobrze jakby zapamiętać całą sytuację, nie algorytm, no to już idzie lepiej. Zostały mi jeszcze takie dziwne kształty, których troszkę się obawiam, no ale myślę, że jeszcze jakoś jak dobrze rozplanuję czas, to powinno wszystko się udać. Jesteśmy na dobrej drodze, chociaż myślę, że dzisiejszego dnia muszę poćwiczyć także trochę algorytmy, tak delikatnie cofnąć się wstecz, żeby nic nie zapomnieć tego, co już się uczyłem, bo tak samo jak na początku filmu mówiłem, to jest dość ważne, więc idę się dalej uczyć. Wtorek. Wtorek to kolejny dzień, który musimy niestety przeskipować, bo tutaj byłem w Energylandii przez cały dzień, więc jak się spodziewacie, nie nauczyłem się za wiele. Jedyne co, to poćwiczyłem trochę wieczorem, trochę w środę rano, więc teraz przechodzimy do finału, gdzie podsumuję całe wyzwanie. Dobra, więc mamy to. Środa. Ostatni dzień challenge'u. Możemy teraz wszystko ładnie podsumować, odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania, czyli jak mi poszło, czy da się nauczyć tego OLL-a, i czy warto kupić tego e-booka? Już zaraz wam odpowiem. Po pierwsze jeszcze powiem wam, że dzisiaj rano troszkę poćwiczyłem, przypominałem sobie tego, co się nauczyłem, ale dzisiaj nic nowego się właściwie nie dowiedziałem. No to teraz tak. Ile w końcu umiem teraz tego OLL-a? Po tygodniu nauki na początku umiałem tyle OLL-i, a teraz umiem tyle. Więc różnica jest znacząca. Nie udało mi się nauczyć pełnego OLL-a, bo też nie chciałem zaliczać takich algorytmów, które tam dwa razy zrobiłem, że już je umiem i dobrze potrafię, bo to chodzi o takie, co już naprawdę się nauczyłem i mogę to spokojnie wykorzystać, jak pojawi mi się taka sytuacja na kostce. A jeżeli chcecie wiedzieć dokładniej, to teraz przenieśmy się do innego kadru, gdzie przedstawię wam wszystko tak, jak umiem. Okej, mam tu taką speedcuberską książkę i widzę tutaj, że jest cały zbiór OLL-a, więc szybko przez niego przejdziemy i powiem wam, co już umiem. Zaczyna się od uproszczonego OLL-a, no to już było wiadome. Kropki to potrafię. Sytuacja z obróceniem samych krawędzi to umiem. To są linie i one są takie średnie, ale potem są litery L, których się już nauczyłem. Litery T, same obrócenie krawędzi, to wszystko potrafię. Zygzaki opowiadałem wam, że są całkiem nietrudne. Litery C za to są średnie. To umiem średnio, ale P, Q, tylko to jest inaczej odwrócone, no to jak najbardziej. Potem kwadraty, tutaj są sytuacje z grubymi siunami. To jest bardzo proste. To są tak jakby litery Z, stanowią delikatny problem. Za to i wszystkie tutaj małe L-ki bardzo dobrze umiem.
No i na końcu są litery W, które potrafię, a te tutaj pomieszane, no to tych już czasu mi nie starczyło. Więc podsumowując, umiem dokładnie tyle algorytmów. Nauczyłem się naprawdę dużo algorytmów i jeszcze wiele, wiele przede mną nauki, by to wszystko doćwiczyć, dotrenować, żeby wykonywać to szybko, żeby umieć wszystkie te sytuacje, ale jestem na naprawdę dobrej drodze. No ale teraz pytanie, czy da się nauczyć tego OLL-a w tydzień? Moim zdaniem, jeżeli ktoś był tak mega, mega się postarał, to jest to w stanie zrobić. Wymaga to na pewno dużo pracy i najlepiej, żeby miał akurat wakacje, bo to zdecydowanie pozwoli na więcej nauki. Ogólnie ta nauka OLL jest spoko i taka trening zapamiętywania nigdy wam na złe nie wyjdzie. No dobra, ale jak ten e-book całościowo wpłynął na moją naukę? Bardzo dobrze. Zdarzały się też sytuacje, gdy spoglądałem na kartkę od strefy kostek z OLL-ami, albo oglądałem jakieś filmy z zagranicą, ale rzeczywiście jak macie taki zbiór w tym e-booku, jak macie zbiór tych algorytmów, gdzie pogrupowane jest wszystko, to można fajnie się tego uczyć, bo na przykład w jeden dzień się uczę takiej grupy, w inny takiej. Można sobie łatwo wracać i wszystko jest dobrze posegregowane, więc naprawdę z całego serca polecam, bo do końca lipca trwa promocja. A więc to by było na tyle. Naprawdę dużo się nauczyłem, jestem na dobrej drodze do nauki całego OLL-a. Wy koniecznie w komentarzu napiszcie, czy sami umiecie już OLL-a i na przykład jakie czasy na kostce osiągacie. Dziękuję za oglądanie, sprawdźcie inne filmy i do następnego, cześć!